nobody's stronger than me. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. They promise, promote, proclaim populism propaganda on sale today. Make America great again. Make love, not walls. Yes, we can. Let's exit Brexit. But truth is what pleases. And you, will you keep your promises? Heaven on earth, nothing would compare. But are you more than just another voice? You leave, you die, you chose death, and then silence. You're gone, and we're alone again. But there's a sound of that voice. He's risen. He is risen! For generations, the glimmer of hope has not faded. You keep your word. Surpass your announcement. Different from what we expected. More than we could have imagined. You keep your promises. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak, dlatego że jest tylko najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca. I za owce oddaję własne życie. Mam też inne owce, nienależące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz. Ojciec dlatego mnie kocha, że ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać. Nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli, mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego ojca. Powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. Świadczą o mnie dzieła, których dokonuję w imieniu mojego ojca. Wy jednak nie wierzycie, gdyż nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego ojca. Ja i ojciec jesteśmy jedno. Witajcie kochani, dzisiaj rozmawiamy o tym, że Jezus przedstawia się jako dobry pasterz. Jako dobry pasterz. Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz to po łacinie pastor bonus. Łatwo zapamiętać i łatwo zawsze pamiętać, że naprawdę w Jezusie mamy dobrego pasterza. Natomiast zastanawiam się, co to dla nas znaczy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się razem, co to dla nas znaczy, że Jezus jest dobrym pasterzem. Dlatego, że większość z nas ma tylko pozornie jakieś pojęcie o pasterstwie. O ile jeszcze mamy jako tako pojęcie o owcach, to pasterzy spotykamy rzadko w naszym życiu. Chcę, żebyście się zastanowili nad tym, czy znacie prawdziwych pasterzy. Owce znamy. Owce znamy, bo nie wiem, z dziećmi idziemy do mini zoo i dzieci karmią owce. Nawet mam taki krótki film, jak dzieci poszły do mini zoo. Możemy puścić? Prawda? To takie, o, owce znamy. Prawda? Na Boże Narodzenie idziemy na stary rynek i tam jak jest, mamy szczęście, jest żywa szopka, to też są owce. Ale zastanawiałem się, wiecie, i z owcami jeszcze jako tako nawet, wiecie, w naszym miejskim społeczeństwie wiemy, jak wygląda, jak pachnie i co robi, ale pasterzy nie znamy. Ja się zastanawiałem, czy znacie prawdziwych pasterzy. Mój teściu, by się wydawało, że blisko w rodzinie mam doświadczenie, mój teść hodował kiedyś owce, ale moja Iza nigdy nie powiedziała, mój tata jest pasterzem. On hodował owce, ale Iza, mówisz o swoim tacie, żeby jest pasterzem? Raczej. Raczej nie. Więc nawet, wiecie, jak mamy hodowcę owiec, to ciężko prawdziwego pasterza.
Więc wiecie, jeżeli tak sobie to uświadomimy, że nie mamy do czynienia z pasterzami, to zdanie Jezusa, ja jestem dobry pasterz, może być najbardziej abstrakcyjne spośród całej naszej serii kazań. My jesteśmy w serii kazań, w których rozważamy te teksty, w których Pan Jezus ma te wielkie swoje stwierdzenia: ja jestem drzwiami, ja jestem światłością świata, ja jestem zmartwychwstaniem, ja jestem życiem, ja jestem chlebem, ja jestem pasterzem. I pozornie się wydaje, jak dzieci idą na swoje zajęcia kościoła dziecięcego, to one, wiecie, jakby miały któreś narysować, to najłatwiej narysować pasterza. Prawda? Dziecko narysuje pasterza, pani pyta, co to jest? No to jest Pan Jezus. Pan Jezus jest moim pasterzem. Super. Nie wiem, czy dziecko na przykład takie 4-5-letnie te pozostałe bardziej abstrakcyjne rysunki robi, nie? Narysuje żarówkę, pani pyta, co to jest? To jest Pan Jezus. Prawda? Narysuje drzwi, to jest Pan Jezus. Narysuj Pana Jezusa, a dziecko narysowało drzwi. Pan Jezus jest drzwiami. Raczej się nie zdarza. Więc wiecie, wydaje się, że ten pasterz jest taki najbliżej, dlatego, że jest najmniej abstrakcyjny, ale ze światłem mamy do czynienia na co dzień, z drzwiami mamy do czynienia na co dzień. Większość z nas używa drzwi na co dzień albo nie wie, jak używać drzwi na co dzień. Prawda? Moje dzieci nie wiedzą, jak się używa drzwi na co dzień, ale mają z nimi do czynienia. Ale z pasterzami do czynienia mamy, jeżeli jesteśmy szczerzy, rzadko. Tylko się wydaje, że to jest najbliższy nam obraz. I żeby zrozumieć, kim jest pasterz, to chciałbym po kolei najpierw wam opowiedzieć, kim jest owca. Jak zrozumiemy, co to znaczy być owcą, to wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć, co to znaczy, że Jezus jest dla nas pasterzem. Pierwsza rzecz to owca ma cztery cechy, o których chcę opowiedzieć. Owce łatwo się gubią. Pierwsza cech każdej owcy to, że owce łatwo się gubią. Generalnie zwierzęta mają dość dobry zmysł orientacji w terenie. Są takie zwierzęta, które ja podziwiam i nie rozumiem, jak to się dzieje. Kiedyś spotkałem człowieka, który był gołębiarzem. Wiecie, zamykają gołębia, wiozą go z Bydgoszczy albo z Murowańca pod Bydgoszczą do Holandii. W Holandii otwierają klatkę i ten gołąb wylatuje, wiecie, i wraca, nie że wraca do powiatu bydgoskiego, nie że do Bydgoszczy, ale wraca do Murowańca, na tę ulicę, do tego domu, do tego gołębnika, z którego wyleciał. Taka sztuczka. Ale to jest nic, gołębie pocztowe, wam powiem. Przygotowując się do tego kazania, poczytałem o bocianach. Bociany lecą daleko i wracają do swojego gniazda. Nie przez całe życie, ale przez 5-6 lat średnio bocian wraca do swojego gniazda, potem zmienia. I nie wiem, czy wiecie, ja zawsze miałem przekonanie, że bociany zimują w Afryce, pani mi mówiła w szkole. I może wy jesteście lepiej wyedukowani ode mnie, a ja przy okazji kazania się dowiaduję różnych ciekawych rzeczy, przygotowując się. Mi się zawsze wydawało, że bociany zimują w północnej Afryce. Wiecie, Tunezja, Egipt, Maroko. Te refere. Bociany z Polski, tutaj cieśnina Bosfor, wzdłuż Morza Śródziemnego, jego wybrzeża, przez Afrykę, Kongo, te tereny, aż do południowej Afryki lecą. One naprawdę lubią ciepłe kraje. Im nie wystarcza, wiecie, Afryka Północna, w czasy w Egipcie. To nie są polskie bociany, że na wczasy jadą do Egiptu. One jadą do RPA na wczasy, do Kongo. Wiedzieliście o tym, że bociany tak daleko w Afrykę się wpuszczają? Niech ktoś solidarnie powie, ja też myślałem, że one są w północnej Afryce, nie tylko ty byłeś taki. Prawda? Byłem przekonany. Jak byłem w północnej Afryce, w tych właśnie krajach tak zwanych turystycznych, to zawsze mówiłem, o, to jest to, gdzie są bociany nasze. Się okazało, że nie, że żeby pojechać za bocianami, to trzeba więcej pieniędzy wydać na bilet. To jest 10 tysięcy kilometrów. 10 tysięcy kilometrów leci bocian i nagle, wiecie, przychodzi marzec, kwiecień, a bocian mówi, wyruszam w drogę. W ogóle powiem wam, jeszcze jedną rzecz się przyznam, co nie wiedziałem o bocianach. Takie ciekawostki będziecie w towarzystwie opowiadać. Ja byłem przekonany, że bocian leci tak jak samolot. Nie wiem czemu, nigdy się, może dlatego, że się nad tym nie zastanawiałem, czy że leci najkrótszą drogą przez morze. Ale on dziennie robi tylko 200 kilometrów, a musi gdzieś odpocząć. Jakby przez Morze Śródziemne leciał, to by, wiecie, nie mógł odpocząć. Więc one muszą lecieć nad lądem, a nie nad morzem. I tak dopiero mówię, no rzeczywiście, to jest logiczne. Ale tak... Jak się bezrefleksyjnie o tym myślałem, to zawsze myślałem, że one tak jak samolot na skróty przez morze patrzą, prawda, Tunezja siedzi, doleciałem. Więc, ale teraz wiecie, wróćmy z powrotem. I teraz bocian bez GPS-a, bez nawigacji, bez niczego, 10 tysięcy kilometrów wraca do swojego gniazda na Mazurach. Prawda? Rozpoznaje, nie wiem,
Nie wiem, jak on to robi. Tu skręć, tu w prawo, tu... Prawda? Nie wiem, no może zamek Malborku, duży obiekt jest dla niego jakimś takim punktem orientacyjnym, jak na te Mazury leci, że potem tam do Ostródy, Ostrołęki drogę znajdzie. Generalnie zwierzęta, wiecie, no bociany to już apogeum, ale mają zmysł orientacji w terenie. Owce nie. Owce się gubią. Owca tu skubnie, tam skubnie, tu skubnie, tam i nie wie, gdzie jest. No, i nie wie, gdzie jest. Wiecie, owca nie wejdzie na drzewo, żeby się rozejrzeć, prawda? Jak wrócić do domu. Dlatego Biblia mówi o zgubionych owcach. Wiecie, nie jest to trochę podobne do nas, że my tak funkcjonujemy, tu skubniesz, tam skubniesz, prawda? Jakiś temat w internecie, nie? Tutaj poczytasz, tam poczytasz, tu posłuchasz, a na końcu tak, wiecie, zamykasz komputer i mówisz, no nie wiem, co na ten temat myśleć. Prawda? Dokładnie, to jest historia ciebie i mnie. Owce łatwo się gubią. Owce się łatwo gubią. Lecimy dalej. Kolejna cecha owiec, to owce są bezbronne. Normalnie zwierzęta mają różne instrumenty obrony. Mają kły, żeby walczyć. Mają rogi, byki mają rogi, wilki mają kły. Zające nie mają rogów, nie mają kłów, ale mają uszy, żeby usłyszeć o zagrożeniu. To też jest jakiś element, prawda? Tarcza anty, wiecie, radary, żeby wyczuć zagrożenie. Mają pancerze nieraz. Ślimak ma pancerz, żółw ma pancerz, prawda? Jakie zagrożenie, taki pancerz. Ale generalnie zwierzęta mają narzędzia obrony. Owce są bezbronne. Owce są bezbronne. Owce nie mają jak się obronić. Nie mają szybkich nóg, żeby zwiewać. To też jest dla gazeli na przykład narzędzie obronne, to są szybkie nogi. A owca jest bezbronna i zastanawialiście się nad tym, cała nasza broń, w wielu duchowych walkach, cała nasza broń to jest kij w ręku naszego pasterza. Wow. Jesteśmy bezbronni. Będę chciał potem tę myśl, kiedy będę mówił o pasterzu, rozwinąć, ale póki co naprawdę Biblia często nas jako owcy ostrzega, że w wielu rzeczach jesteśmy po prostu bezbronni. Myślę, że jedna z częstszych ostrzeżeń Nowego Testamentu to jest to, jak apostołowie ostrzegają kościoły, do których piszą, przed herezjami. Wiecie, mogliby napisać, przyjdą różni ludzie, nagadają wam głupot, ale macie swój rozum, wiecie, co myśleć. Ale nie piszą, macie swój rozum, wiecie, co myśleć, bo owce są bezbronne. Ktoś nagada głupot, a my w te głupoty wierzymy. Nawet przed takimi rzeczami jesteśmy bezbronni i dlatego w Nowym Testamencie Paweł pisze, nie, że macie swój rozum, ale wyraża prawdziwy strach, że jest zagrożenie, że owce, kiedy oddalają się od pasterza, są bezbronne. Trzecia cecha owiec, i teraz możecie na chwilę zapomnieć, że powiedziałem, że my jesteśmy owcami, jak będę o tej trzeciej cesze mówił, żebyście nie mieli tego za złe. Generalnie można powiedzieć, owce są uparte, i to jest miła wersja tego, co chcę powiedzieć, i szczera wersja tego, co chcę powiedzieć, owce są głupie. Owce są głupimi zwierzętami. Są zwierzęta bystre. Ponoć, znowu przygotowując się do tego kazania, wpisałem, wiecie, jak pomyślałem, że owce są głupie, no to chciałem podać przykład odwrotny, więc pisałem inteligentne zwierzęta. Wiecie, jakie jest najinteligentniejsze zwierzę? Ponoć? Świnia. Wiecie. Ja się dowiaduję, wiecie, ja muszę kazania przygotowywać, żeby troszkę wiedzy o świecie zdobyć. Niektórzy z was to wiedzą z biegu, zazdroszczę. Jedno z najinteligentniejszych zwierząt jest świnia. Wiecie, świnie można wytresować, świnie okazują sobie emocje, mają kilkanaście komunikatów, które oznaczają różne rzeczy, czyli mają tak jakby język z kilkunastu komunikatów sformułowanych. Prawda? To znaczy, pan przychodzi, będzie żarełko, nie? Pan przychodzi, ale ma w ręku tasak, nie? Różne komunikaty mają świnie, mniej lub bardziej bezpieczne, ale naukowcy, którzy badali inteligencję świń, zrobili nawet takie eksperymenty, że zaprogramowali gry dla świń i świnie grają joystickiem. Normalnie mają joystick, były reguły w tej grze, że jak świnia spełniła reguły, to dostawała nagrodę i możemy zobaczyć film, gdzie świnia po prostu gra w grę komputerową. He's amazed animal psychologists by learning a computer game designed for chimpanzees. Hamlet has to move the cursor into the blue area around the screen. When he does, normalnie kuleczkę świnka, wiecie. The scientists make it progressively w niebieskie pole. Dobra, dzięki. Do tego stopień trudności tej gry ciągle rozwijano.
że i tam świnia w coraz trudniejsze gry grała. Robiono jeszcze takie eksperymenty, że świnie się bawią, że nawet pewne gry i zabawy świnie mają między sobą, wiadomo, na początku można powiedzieć taki czysty, prymitywny behawioryzm, czyli za nagrodę, ale potem zabrano nagrodę, a świnie się grały dla przyjemności. Prawda? My w większości czasu, prawda, mamy różne gry w telefonach i gramy dla przyjemności. Nic nie wygrywamy, nie zarabiamy pieniędzy, kiedy gramy. Prawda? A robimy to. Więc świnie są bystre. Pudle ponoć są też bystre. Da się je wytresować. A żeby udowodnić to, co chcę powiedzieć, to wiecie, są takie specjalne instytucje, które wykorzystują inteligencję zwierząt i je tresują. Cyrki. I w cyrkach na przykład można zobaczyć wytrenowane pudle, wytrenowane tygrysy, wytrenowane świnie, prawda, z jakieś sztuczki z prosiakami. Różne zwierzęta można wytresować. Nieprzypadkowo w cyrku nie ma pokazów z owcami. Owce są za głupie, żeby się czegokolwiek nauczyć. Owce są nieedukowalne, naprawdę. Owce po prostu, wiecie, ona się nauczy sztuczki, zapomni sztuczki, trawę poskubie, dalej patrzy, prawda, nie wie, co się dzieje. Owce generalnie są bardzo mało bystrymi zwierzętami i nie da się ich nawet nauczyć kilku prostych sztuczek. Nawet jak idą do przodu i, prawda, zaklinuje się między dwiema skałami, no to większość zwierząt, wiecie, ma tą opcję, bieg wsteczny, prawda, się wycofa, rozejrzy, prawda, owca nie, owca tak ugrzęźnięta w tej skale do przodu, prawda, ciśnie. Nie kojarzy, nie? Że to nie jest dla niej ani bezpieczne, ani dobre, że w tej skale już na zawsze ugrzęźnie. Więc owce generalnie są zwierzętkami troszkę głupszymi, a Biblia znowu nam mówi, że Jezus jest dobrym pasterzem i to jest dobra wiadomość, a my jesteśmy Jego owcami. Myślę, że jest w tym trochę prawdy o nas. Nie spotykamy przyjaciół albo jesteśmy takimi osobami, które ciągle, nie wiem, dziewczyna ciągle angażuje się w złe związki, ciągle w złe relacje, ciągle źle funkcjonuje, prawda? Ciągle ze złymi mężczyznami wiąże swoje życie, ale może używa złej przynęty, która ciągle przyciąga do niej złych facetów, a ona tak, wiecie, siódmy, ósmy, dziewiąty związek, za każdym razem tak samo popaprany, ona, nie wiem czemu, nie mam pojęcia. A może używa przynęty, która właśnie przyciąga tylko takich po prostu porąbanych facetów. Finanse. Jesteśmy nieedukowalni. Potrafimy wziąć pożyczkę za 5 tysięcy złotych i spłacić 105 tysięcy złotych, a ona ma oprocentowanie 1260% w skali jednego miesiąca, ale nie tak przekonująco mówił. No pewnie, że było warto. Wiecie, ktoś mówi, nie mam pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie mam pieniędzy. Okej, idziemy na zakupy? Chłopie, przed chwilą powiedziałeś, że nie masz pieniędzy. No tak, ale wiesz, nie mogę się oprzeć. My mamy w domu taki żart, jak jest promocja. I zobacz, im więcej kupuję, tym więcej oszczędzam. Ale to jest żart. To jest dowcip. My wiemy, że my żartujemy. Ale niektórzy naprawdę w to wierzą. Niektórzy traktują to serio. Naprawdę, no mądrze. Im więcej kupujesz, tym więcej oszczędzasz. Bardzo dobre. Muszę więcej kupić, bo za mało oszczędzam. Owce naprawdę nie zawsze są mądre. I my, myślę, że jako ludzie, patrząc nieraz w lustro i będąc odrobinę z sobą szczerymi, wiemy, że też nie zawsze jesteśmy mądrzy, że jesteśmy prawdziwymi owcami. Iżunia, naprawdę, im więcej kupuję, tym więcej oszczędzam. Iza natomiast u nas jest tą, która wie, że to tak nie działa i pilnuje mnie, także dzięki, kochanie, za twoją roztropność w tej sprawie. Ostatnia cecha owiec, o której chcę powiedzieć. Niektóre zwierzęta, wiecie, owce są niestworzone do dźwigania ciężarów. Owce nie są zwierzętami pociągowymi. Owiec nie można zaprzęgnąć i na przykład, że pociągną wóz. Albo na przykład osła można objuczyć. Konia można objuczyć, ale owcy, mimo że, wiecie, gabaryty by nawet ją jakoś predyspynowały do przenoszenia drobnych ciężarów na krótkie odległości, owcy się nie da. Owce nie są stworzone do noszenia ciężarów. I myślę, że tutaj też możesz tak popatrzeć teraz ten ekran na ten slajd i powiedzieć, ja też nie jestem stworzony do tego, żeby dźwigać ciężkie ciężary.
Jesteśmy owcami, na szczęście mamy dobrego pasterza. Podsumowanie. Owce potrzebują pasterza z czterech powodów. Bo się gubią, bo są bezbronne, bo nie zawsze są mądre, i to jest eufemizm, i owce nie potrafią dźwigać ciężkich ciężarów. I teraz dopiero, kiedy mamy w myśli zrozumienie tego, czym są owce, możemy zastanowić się, kim jest pasterz dla owiec. I mam krótki film o prawdziwym pasterzu, którego większość z nas nigdy w życiu na żywo naprawdę nie spotkała. Prawdziwy pasterz. Krótki reportaż o człowieku, który jest z zawodu pasterzem, a do tego zawodu Pan Jezus odnosi się w tej historii. Ta sceneria, gdy docierasz na szczyt góry, to jest po prostu niewiarygodne. Czasami wzbudza to we mnie takie emocje, że czuję, jakbym się miał rozpłakać i trzęsę się. Powołanie pasterza, owce i kozy, to wszystko należy do góry. Satysfakcja pochodzi z tych wszystkich elementów zebranych razem, aby stworzyć jedną całość. Na początku, gdy Damien oświadczył, że chce zostać pasterzem, ludzie myśleli, że jest szalony. Prawdą jest, że nie dostał wiele wsparcia od osób, które go otaczały w jego decyzji. Wszyscy mówili, że ta praca wymaga zbyt wiele czasu i wysiłku, że nie da się dobrze zarobić. Ale on nie słuchał. Ja zawsze wspierałam go w tym przedsięwzięciu. Zawsze starałam się słuchać. Tak naprawdę dzielę z nim tę pasję. Nie tylko dlatego, że to lubię, ale też dlatego, że jego pasja jest tak ogromna, że aż promienieje. To cię tak urzeka, że chcesz za nim podążać. Nawet weterynarz powiedział, że Damien nie mógłby być hodowcą. On jest pasterzem, nie tylko hodowcą. Dlaczego? Bo tak bardzo kocha swoje zwierzęta. Czasami podjęcie trudnej decyzji dotyczącej życia zwierzęcia jest dla niego zbyt ciężkie, bo on nigdy nie chce widzieć, jak zwierzę umiera. Najpierw zrobi wszystko, co w jego mocy, by je ocalić, aż do końca, ponieważ jest w tym jego serce. Nikt nie potrafiłby tego udawać. Przychodzi mi to naturalnie. Nie potrafię wytłumaczyć tych emocji. Kiedy coś kochasz, to tak właśnie jest. Na filmie jest ludzki pasterz, a Jezus odwołuje się w tym tekście, który chce, żebyśmy za chwilę przeczytali. Chce, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty z Biblii. Jeden z Ewangelii i jeden, który jest doskonale znanym psalmem. Ale właśnie do tego obrazu pasterza odwołuje się Jezus, mówiąc o tym, kim chce być dla nas. I mówi, ja jestem dobry pasterz. Przeczytajmy wspólnie Ewangelię Jana, 10 rozdział, wersety od 1 do 5. Ręczę i zapewniam. 10 rozdział Ewangelii Jana, od 1 do 5 wiersza. Ręczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. I od 10 do 15 jeszcze chciałbym, żebyśmy przeczytali wersetu. Ten sam rozdział. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. To chyba jest mój ulubiony werset. Jezus mówi, ja przyszedłem, żeby owce miały życie i to życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie, własne życie. Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi, że zbliża się wilk, porzuca owce i ucieka.
Wilk zaś porywa je i rozpędza. Najemnik zachowuje się tak dlatego, że jest tylko najemnikiem. Nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, ja znam mego ojca. I za owce oddaję własne życie. I chciałbym jeszcze, żebyśmy przeczytali Psalm 23, bo Jezus, mówiąc, że jest dobrym pasterzem, odwołuje się do tego popularnego w Biblii obrazu, że Bóg jest naszym pasterzem. I co to znaczy? Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad wody spokojne. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, ponieważ Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zostawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem moją twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Wiecie, kiedy wiemy, kim są owce, to zaczynamy doceniać to, kim dla nas jest dobry pasterz. Albo zaczyna ożywać w nas to. I tak bym chciał, żeby taki był skutek i oddziaływanie tego kazania, żeby zaczęło ożywać w nas to, kim jest dla nas dobry pasterz. Po pierwsze, Jezus mówi, że nas prowadzi. My się gubimy, owce się gubią. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Prowadzi mnie na pola, które są zielone i do wody, która jest spokojna. Niczego mi nie braknie. Jezus mówi, że daje swoje owce, żeby żeby owce miały życie w obfitości. Sama z siebie owca się gubi. Sama z siebie owca jest zagrożona. Ale Pan Jezus mówi, owce znają mój głos. Wiecie, podążamy w swoim życiu nie zawsze. To się dobrze rysuje. Nieprzypadkowo zacząłem od tej historii z kościoła dziecięcego, że tak łatwo jest narysować pasterza i powiedzieć, Pan Jezus jest moim pasterzem. Ale wiecie, kiedy patrzę na swoje życie i kiedy patrzę na Twoje życie, kiedy patrzę na moje życie i ludzi wokół mnie, zadaję sobie często jedno pytanie, czy mój pasterz mnie prowadzi? Czy znam jego głos? Czy miejsce, w którym jestem, to jest miejsce, do którego doprowadził mnie mój pasterz? Bardzo często, wiecie, cierpimy, płaczemy, pakujemy się w tarapaty, ale nierzadko po prostu nie rozpoznajemy głosu pasterza i lądujemy w miejscach, w których nigdy nie chcieliśmy się znaleźć. Jezus mówi, owce znają mój głos, a my podążamy za tysiącem głosów i nie zawsze dlatego, że nie chcemy iść za głosem Jezusa, ale dlatego, że nie rozpoznajemy głosu pasterza. Jak wejdę, wiecie, do pomieszczenia, w którym jest 50 kobiet i rozmawiają, ja rozpoznam głos mojej żony, dlatego że ją znam i często z nią przebywam. Nie rozpoznam pozostałych 49 głosów, ale głos mojej żony rozpoznam. Właśnie to jest zachęta, kiedy Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem, żeby zacząć w swoim życiu pielęgnować tę umiejętność rozpoznawania głosu dobrego pasterza. A to się dzieje tylko w jeden sposób, kiedy z Nim przebywamy i słuchamy tego, co chcę powiedzieć. Nie mówię tego, żeby komukolwiek z nas sprawić przykrość, ale żeby nas zachęcić, żeby powiedzieć Tobie, kiedy może czujesz się zagubiony, masz dobrego pasterza, który chce Ciebie poprowadzić. Masz dobrego pasterza, który chce Ciebie poprowadzić. Daje życie swoje za to, żeby poprowadzić Ciebie do miejsca, w którym Twoje życie będzie życiem w obfitości. Daj się poprowadzić. Daj się tu, nie bądź typową owcą, którą prowadzą własne pożądliwości. Kończynka, pesz, prawda? Nie wiem, czerwona piłka przebiegła przez pastwisko, pobiegnę za nią i tak po prostu jak owca, wiecie, głos nie podniesie, nagle Bóg, jestem zgubiony. Dlaczego znalazłem się w tym miejscu? Bo prowadziło mnie to, co miałem przed nosem. Tu skubnę, tam skubnę, oddaliłem się od pasterza. Daj się poprowadzić pasterzowi. Jeśli czujesz się zagubiony, to nie mam cienia wątpliwości co do tego, że wiesz o czym mówię i wiesz, co z tym mam zrobić. Co z tym masz zrobić? Mam zaufanie do tego, że głos pasterza w twoim sercu jest wystarczająco wyraźny, żeby cię poprowadzić z powrotem w jego bliskość. Druga rzecz, owce są bezbronne, a pasterz je ochrania. Zostawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Przeczytaliśmy w Psalmie 23.
Piękny tekst, chociaż smutny. Jak się nad tym zastanowiłem, to mówię, no jeny, Biblia odkrywa coś, prawdę, z którą nie chciałbym się zmierzyć. Nie wszyscy są moimi przyjaciółmi. Są wrogowie. Ale ty zastawiasz, mój dobry pasterzu, przede mną stół na oczach moich wrogów. Wiecie, to może być bolesne odkrycie, a to też jest decyzja, że w określonych sytuacjach jestem bezbronny, bo mój pasterz się o mnie troszczy. Ja jestem owcą. Nie mam kłów, nie mam pazurów, nie mam pancerza, ale mam pasterza, który mnie chroni. Wiecie, to jest zachęta, żeby dać się chronić pasterzowi. On ma kij, żeby odganiać drapieżników i myślę sobie, niech on się martwi. Niech on się martwi. Ja mam pasterza. Wiecie, różne rzeczy się przydarzają. Różne rzeczy, chciałbym powiedzieć, że nas ranią, ale właśnie nie muszą nas ranić. Ja odkrywam to w swoim osobistym życiu, wiecie, naprawdę od pół roku, w cudowny sposób. Ci z was, którzy uczestniczą w różnych spotkaniach dla wolontariuszy albo jakichś takich spotkaniach, gdzie razem przygotowujemy służbę, dzieliłem się tym nieraz, nie będę tutaj tego powtarzał, ale od pół roku naprawdę mam świadectwo tego, jak wielki mam pokój w sercu. Jak uporządkowałem właśnie taką postawę wobec Pana Boga i różne rzeczy się przetaczają przez moje życie, ale ja naprawdę mam tak, jestem wychillautowany, żeby cytując klasyka nie powiedzieć, mam wylane. Na to, co się dzieje wokół, mam zaufanie. Mój pasterz się o mnie martwi, ja się niczym nie muszę troskać. Wczoraj dowiedziałem się, że dostałem wiadomość z informacją idź precz szatanie. To ktoś się czuł, tak wiecie, w roli Pana Jezusa, bo to cytat jest z Biblii, jakby nie patrzeć. Mówię, gratuluję samopoczucia. Ale wiecie, najlepsze jest to, że ja naprawdę się dobrze bawię i wieczorem sobie siadam z moją żoną na kanapie i odpoczywam. I mówię sobie, mój pasterz mnie chroni, ja nie mam powodów, żeby móc się czymkolwiek martwić. Jeśli czujesz się zagrożony, owce są bezbronne, jeśli czujesz się zagrożony różnymi rzeczami w twoim życiu, to może oznaczać, że odszedłeś troszkę za daleko od pasterza. Kiedy znowu będziesz blisko pasterza, poczujesz się bezpiecznie. To jest dobry test, jak sprawdzić, czy jesteś blisko pasterza, czy czujesz się bezpiecznie w tym, że, nie wiem, ludzie w pracy nie doceniają ciebie, krytykują. Różne powody sprawiają, że czujemy w swoim życiu, mamy w swoim życiu poczucie zagrożenia. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli Jezus naprawdę jest dobrym pasterzem, to jest takie duchowe miejsce w twoim życiu, w którym możesz sobie usiąść i powiedzieć, Boże, jak ja się bezpiecznie czuję. I to nie znaczy, że nie ma zagrożeń, tylko po prostu jestem tak blisko pasterza, że się żadnych zagrożeń nie boję. Żadne zagrożenia mi nie sprawiają przykrości. Bądź blisko pasterza. Nie zasługujesz na życie w lęku. Nie zasługujesz na życie w strachu. Możesz odłożyć miecz, możesz odłożyć pancerz, możesz wyjąć, prawda, kły. Niektórzy wyjmują wieczorem kły. Możesz wyjąć te kły, które służą do tego, żebyś gryzł innych, żebyś się bronił, żebyś się szarpał. I możesz naprawdę odpocząć przy swoim pasterzu. Niech on się martwi. A on to robi doskonale. Dobry pasterz naprawdę położył życie, żebyś miał życie w obfitości, dał swoje życie. I ostatnia rzecz. Powiedzieliśmy, że owce są przeznaczone nie są przeznaczone do ciężkiej pracy. Chcę wam przywołać ten fragment z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału, 28 wiersza, w którym Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie spracowani i obciążeni, a ja wam pomogę odpocząć. Przyjdźcie do mnie spracowani i odpoczęci, a ja wam pomogę odpocząć. Możesz odpocząć, nie przy Jezusie. I chcę skończyć to kazanie taką piękną historią, o której też wcześniej nie wiedziałem. Po prostu myślę, że teraz powinienem dopiero niektóre sprawdziany z biologii pisać, bo jestem lepiej przygotowany niż byłem, kiedy chodziłem do szkoły. Dowiedziałem się pewnych rzeczy. Wiecie, owce pasą się na zielonym pastwisku i owce jedzą trawę. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, co owce z tej trawy robią. Owce zamieniają tą trawę przede wszystkim na energię, prawda? Chodzą, żyją, oddychają, to się spalanie nazywa. Wiecie, ta góra, owce zamieniają tą trawę również w wełnę. Nie wiem, jak to się dzieje, ale przyroda jest
pełna cudów. Owca je trawę, a wyrasta jej wełna. Prawda? Więc nie zastanawialiście się nad tym? Jakoś owce zamieniają trawę w wełnę. Jakby nie patrzeć. Ale owce też część tej trawy, której nie zamienią w energię i nie zamienią w wełnę, zamienią w kupę. To też się zdarza. A już powiedzieliśmy sobie, że owce są głupie. Owce, wiecie, jedzą i nie mają tojtoja, nie mają kuwet, nie są takie czyste jak koty, ale jedzą, co trzeba, zużyją na energię, co trzeba, zamienią w wełnę, co zostanie, prawda? Gdzie stoją, tam zrobią, idą dalej i tak funkcjonują. I w górach jest tak, że są takie miejsca bardzo zielone i żyzne i są miejsca bardzo nieurodzajne, skaliste, wyjałowione, po prostu słabe. Ale co robią owce prowadzone przez pasterza? Wiecie, są na tym pastwisku, jedzą, wypadnie, zamieniają tą trawę w nawóz. I to, co z nich wypada, z tych owiec, czego nie zamienią w energię i czego nie zamienią w wełnę, jest bardzo żyznym nawozem. A że owce nie mają specjalnego miejsca, gdzie chodzą się załatwiać, to rozdeptują swoimi kopytami to, co z nich wypada. I mają kopyta umorysane w swoich odchodach po kostki. I to się nazywa efekt złotych kopyt. Złotych kopyt. I to jest dokładnie, jeżeli się zastanawiasz, jakie złoto masz, Michał, na myśli, to chcę powiedzieć właśnie dokładnie to złoto mam na myśli. Owce mają te kopyta umorusane w swoich odchodach, ale potem pasterz prowadzi je w miejsce, które nie jest tak urodzajne, nie jest tak piękne, a one przenoszą odchody na swoich kopytach w wyjałowioną ziemię. I kiedy tak pasą się kilka lat w jednym miejscu i tuż obok, gdzie roznoszą swoje odchody w miejsce nieurodzajne i słabe, to co było, wiecie, wyjałowione, byle jakie i martwe, zaczyna ożywać i być piękną łąką. Dlaczego? Dlatego, że owce przenoszą nawóz, ziarenka roślin, nasionka roślin, kwiatów, traw różnych, w tych swoich odchodach to wszystko mają i na tych swoich złotych kopytach przenoszą to w miejsca, które są martwe i słabe. I to jest piękna prawda o tym, jak pasterz prowadzi kościół. Wiecie, kiedy jesteśmy na zielonej łące, to jest taka pokusa, żeby powiedzieć: wow, to jest zielona łąka, my już się stąd nigdy nie ruszajmy, my już nie zróbmy ani kroku do przodu, jesteśmy na zielonej łące, tu jest tak fajnie, ale jeżeli nie zaczniemy iść kawałek dalej, to tą łąkę po prostu wyżremy całą i ona zacznie być jałowa. Ale kiedy damy pasterzowi prowadzić się tam, gdzie nie zawsze jest urodzajnie, gdzie nie zawsze jest pięknie, to wyrosną piękne kwiaty. Wiecie, to jest dla mnie niesamowita historia, jak dobry pasterz prowadzi kościół od wyzwania do wyzwania. Jesteśmy w miejscu sytości tylko po to, żeby zanieść życie tam, gdzie wszystko wokół jest martwe. Jesteśmy w miejscu, w którym trawa jest zielona i łąka piękna po to, żeby naszymi złotymi kopytkami zanieść życie jeszcze kawałek dalej, gdzie dotąd był ugór, gdzie dotąd były skały, gdzie dotąd nie było żadnego życia, my tam zaniesiemy nasiona kwiatów, my tam zrobimy piękną łąkę. Jak? Przenosząc na naszych złotych kopytach. To nie zawsze jest czyste, to nie zawsze jest fajne, to nie zawsze jest pachnące, ale efekt wart jest tego wysiłku. Tak sobie myślę, wiecie, że to jest też prawda o tym, jak nasze życie jest prowadzone indywidualnie, gdzie z obfitości, wiecie, chciałoby się zatrzymać w tej pracy, w tym miejscu, w różnych rzeczach, ale Bóg nie stawia nam wyzwania, żeby pójść, gdzie nie jest tak zielono, gdzie nie jest tak fajnie, po co? Żeby zanieść tam życie. Żeby uczynić świat piękniejszym, żeby uczynić go lepszym, żeby uczynić go mądrzejszym. Ale też mam wrażenie, że to jest prawda o nas jako o wspólnocie. Że kiedy jest tak zielono, pojawia się pokusa, ani kroku do przodu. Zostańmy tu już zawsze bądźmy, tu jest tak pięknie zielono. Nie! My chcemy tego wyzwania, pójść w to miejsce, które jeszcze nie jest tak fajne, nie jest tak zielone, nie jest tak piękne, ale potrzebuje naszego nawozu, potrzebuje życia, które jest na naszych kopytach, potrzebuje siły, potrzebuje energii, którą możemy tam ponieść. I tak się rozwijamy jako wspólnota z roku na rok, z roku na rok, z roku na rok, niosąc to życie kawałek dalej. Mi to bardzo imponuje.
I bardzo się cieszę, że mam dobrego pasterza, który prowadzi nas od wyzwania do wyzwania. Dla efektu złotych kopyt. Ani w swoim osobistym życiu, ani w życiu wspólnoty. Nie chcę zatrzymać się w miejscu, w którym jestem, żeby powiedzieć, wow, tu jest tak fajnie, ale chcę powiedzieć, dobry pasterzu, prowadź mnie dalej. Chcę widzieć, jak zamieniasz w moim życiu, w różnych płaszczyznach mojego życia, bezużyteczną polanę w piękną łąkę. Żeby ona była i dla mnie, i dla ludzi wokół mnie znowu źródłem zaopatrzenia i siły. A kiedy się na niej wzmocnimy, zrobimy następny krok i następny krok, żeby użyźnić jeszcze kawałek i jeszcze kawałek świata wokół nas. I żeby pomóc innym zanieść życie tam, gdzie jest nędza i bieda. To dla mnie znaczy to, że Jezus jest dobrym pasterzem. Jest bardzo dobrym pasterzem. A teraz chcę skończyć wezwaniem Ciebie, siebie do modlitwy. Pomyśl o tym wszystkim, co mówiłem. Jeżeli czujesz się zagubiony, to chcę powiedzieć, masz dobrego pasterza, którego głos może być w Twoim życiu wyraźny i donośny. Daj się poprowadzić. Jeżeli czujesz się zagrożony, to znaczy, że oddaliłeś się od pasterza. Zbliż się do pasterza, a znowu poczujesz się bezpiecznie i nic Cię nie dotknie. Niczego się nie będziesz musiał bać. Jesteś owcą. Możesz być bezbronny. Mamy dobrego pasterza, nie musimy być głupcami. Możemy naprawdę zaufać temu, w jaki sposób On nas prowadzi. Jeżeli czujesz się zmęczony, zachęcam Ciebie do modlitwy. Panie, ja jestem owcą. Jestem właśnie ten zmęczony i spracowany, o którym mówi Ewangelia Mateusza. Przychodzę do Ciebie, żeby znaleźć przy Tobie uspokojenie i ukojenie dla mojej duszy. Bo Ty jesteś dobrym pasterzem. I wreszcie ostatnia rzecz. Panie, ja chcę zanieść Twoje życie jeszcze kawałek dalej. Nie chcę zawsze zostawać w tym miejscu, w którym jestem, ale chcę się dać Tobie poprowadzić tam, gdzie złoto na moich kopytach tak bardzo jest potrzebne. Powstańcie ze mną do modlitwy. Może ktoś spośród Was pierwszy raz słyszy w ten sposób głoszoną Ewangelię i myśli sobie, tak naprawdę, chociaż słyszałem tyle o Jezusie, nigdy nie myślałem, że On jest dla mnie o takim osobistym, moim pasterzem, który troszczy się o moje życie i mnie prowadzi. I chcę poprosić Jezusa, żeby poprowadził moje życie. Jeżeli jesteś taką osobą, to podnieś proszę rękę. Chcę, żebyśmy się razem pomodlili. Chcę poprowadzić Ciebie w tej modlitwie. Chcę, żebyśmy... To jest ważne, móc powiedzieć, Jezu, ja kapituluję z moich rządów w moim życiu. Potrzebuję, żebyś teraz Ty mnie prowadził. Obciążeni, zagubieni, zmęczeni. W różnych sezonach naszego życia czujemy się wszyscy czasami silni i mocni, czasami słabi, czasami uzbrojeni po zęby, czasami bezbronni. Ale tyle wynika z tego, że Jezus jest dobrym pasterzem, że każdy z nas wie o co wołać i czego szukać. Powiedz o tym teraz dobremu pasterzowi. Powiedz teraz o tym dobremu pasterzowi, którego z aspektu Jego troski i opieki potrzebujesz najbardziej w swoim życiu. Panie Jezu, ja proszę Ciebie o to, abyś teraz przychodził do życia każdego z nas. W taki sposób, jak dobry pasterz przychodzi do owiec. Poprzez drzwi, z tym wielkim pragnieniem. Nie żeby wyrzynać i zabijać, nie żeby zrobić porządek, nie żeby, nie wiem, skrzywdzić, uderzyć. Ale dziękuję Tobie, dobry pasterzu, za to, że Ty przychodzisz przez drzwi. Jako dobry pasterz, aby dać owcom życie i to życie w całej pełni. I proszę Ciebie, Boże, abyś teraz pomógł nam zobaczyć te różne rzeczy w naszym życiu, które okradają nas z Twojego prowadzenia, z Twojej obfitości. Panie, pomóż nam zobaczyć te momenty i te sytuacje w naszym życiu, które sprawiają, że jesteśmy głupimi owcami, które nie żyją życiem w obfitości, które na krzyżu wywalczył dla nas dobry pasterz. Panie, pomóż każdemu z nas indywidualnie zobaczyć te rzeczy. I teraz daj Duchu Święty siłę
i pragnienie i przynaglenie, aby podjąć decyzję o zmianie, aby dać się Tobie poprowadzić. Panie, proszę Cię o tych spośród nas, którzy są zawzięci, którzy czują, że ciągle muszą walczyć, którzy ciągle żyją w poczuciu zagrożenia, abyś teraz przyszedł, dobry pasterzu, i pomógł nam wyjąć pły z naszych szczęk. Poluzował zacisk na naszych mieczach, zacisk dłoni na naszych mieczach. Żebyś pozwolił nam, Boże, odpocząć w Twoim towarzystwie i zaufać Tobie i być tak blisko Ciebie, poczuć się tak blisko Ciebie, żebyśmy w razie, Panie, ja tak proszę Ciebie o tych, którzy może teraz w tej modlitwie poczują się bezpieczni, Boże, pierwszy raz od długiego, długiego czasu. Proszę Cię, Boże, daj taką łaskę odpoczynku. Łaskę odpoczynku i bezpieczeństwa tym spośród nas, którzy żyją w poczuciu walki, zagrożenia, ciągłej spiny. Panie, w łasce i w mocy przyjdź i rozpraw się z takim bezprawnym poczuciem myślenia w naszych umysłach. Daj nam odpocząć. Daj nam poczuć się bezpiecznie, wiedząc, że mamy dobrego pasterza, który na oczach naszych wrogów zastawia przed nami stół, który nie tylko się troszczy o nasze bezpieczeństwo, ale jeszcze po prostu z premedytacją na oczach naszych wrogów pokazuje, czyi jesteśmy i troszczy się o nas. Panie, daj nam takie poczucie siły i zwycięstwa, które wynika z zaufania w Twoją obecność w naszym życiu. Panie, ja tak chcę błogosławić każdą osobę spośród nas, która czuje się spracowana, zmęczona, przeciążona. Panie, my jesteśmy owcami, nie jesteśmy koniami pociągowymi. Jeśli zapędzimy się i damy się zajechać, po prostu cierpimy. Panie, przychodzimy do Ciebie spracowani i obciążeni. Zdejmij z nas nie nasze ciężary. Daj nam życie w obfitości. Daj, Panie, żeby życie każdego z nas było świadectwem tego, że powołujesz nas do tego, żebyśmy żyli Tobie na chwałę, a nie zachorowywali się na amen. Tym, którzy z nas tego potrzebują, Panie, odświeżenia i przypomnienia, daj nam teraz, Duchu Święty, w tej modlitwie. Daj, Panie, w taki duchowy sposób, w takim duchowym dotyku. Jezu, o to, o co proszę Ciebie dla całej naszej wspólnoty. Daj nam, Panie, ponieść życie tam, gdzie jest nieurodzaj. Za cenę rezygnacji z własnego komfortu, za cenę przechodzenia z wyzwania do wyzwania, za cenę, Boże, ciągle uczenia się, ciągle bycia dość pokornym, żeby odpierać od Ciebie lekcje, poprowadzenia, Panie, dalej. Daj nam, Panie, ponieść na naszych kopytach, z tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, ponieść nam życie, nasiona, żyzną ziemię. Daj nam ponieść w nasze rodziny. Daj nam ponieść w nasze miejsca pracy. Daj nam ponieść, Panie, w to miasto. Daj nam, Panie, widzieć, jak Ty, Panie, przygotowujesz piękną łąkę, która będzie źródłem wzmocnienia i posilenia dla wielu ludzi. Przygotowujesz piękną łąkę w miejscu, w którym dzisiaj, Panie, ziemia jest wyjałowiona, słaba, może niejednokrotnie, zwłaszcza w naszych domach i w relacjach z bliskimi, straciliśmy wiarę, że tam jeszcze może coś wyrosnąć. Daj nam to, Jezu. Ty jesteś dobrym pasterzem dla każdego z nas. Jezu, jak ja Ciebie kocham. Jak bardzo jestem Ci wdzięczny za to, że mogłem Ciebie poznać i do mojego życia, Panie, przyszedłeś jako dobry pasterz. Dzięki Ci za to, że mogę przy Tobie odpoczywać i Ty, Panie, dajesz mi życie w obfitości. Za to Ci, Jezu, dziękuję. Amen.